lewica to pewien standard, pewna już, mam wrażenie, w Polsce norma. To bezpieczeństwo pracy, to bezpieczeństwo tego, że jeśli pracujemy, to będziemy bezpiecznie i godnie pracować. Będziemy godnie zarabiać i będziemy mieli państwo po naszej stronie, jeśli będziemy potrzebować pomocy tego państwa. To kwestie bezpieczeństwa kobiet, bezpieczeństwa mniejszości, bezpieczeństwa wszystkich tych, którzy dzisiaj, w dzisiejszej pisowskiej Polsce nie mogą czuć się bezpieczni. Ale lewica to również przyszłość. To myślenie o tym, jak zbudować nasz kraj, żeby wszyscy mogli się czuć w nim bezpiecznie. Żebyśmy mogli myśleć o naszej przyszłości tutaj, a nie za granicą. Żebyśmy nie musieli myśleć o tym, że chcemy wyjechać, bo się boimy, że chcemy wyjechać, bo się boimy o kwestie bezpieczeństwa, kwestie ekonomiczne. I ta przyszłość to kilka prostych rozwiązań. To zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia, to zapewnienie dostępu do psychologa i psychiatry dla dzieci i młodzieży. To kwestia budowy tanich mieszkań na wynajem, tak żeby pielęgniarki, nauczycielki, taksówkarze, kwiaciarki, wszyscy ci, którzy chcą alternatywy dla kupienia mieszkania, mogli z tej alternatywy skorzystać. A ta alternatywa spowoduje, że te mieszkania, które dzisiaj drożeją, te mieszkania na sprzedaż, zaczną tanieć, bo w końcu będzie alternatywa. To kwestia świeckiego państwa. Kwestia tego, że jeśli chcę wierzyć, to mam prawo, mogę pójść do każdego kościoła, do którego mam ochotę pójść, ale z drugiej strony to pewność, że ten kościół nie wtrąca się w sprawy państwowe i w sprawy naszych indywidualnych wyborów. To kwestia pewnego bezpieczeństwa seniorów, o którym mówimy już od dawna. Kwestia renty wdowiej i tego, że potrzebujemy zapewnić seniorom i seniorkom bezpieczną, godziwą emeryturę i renty na poziomie, które pozwalają im godnie żyć. My wiemy, że to musi być priorytet, ponieważ polscy seniorzy to są ci, którzy są najbardziej doświadczeni biedą i ubóstwem. A w sytuacji, w której osoba traci swoją najbliższą osobę, z którą przeżyła całe życie, państwo powinno zrobić wszystko, żeby ją wesprzeć. To także tanie leki, maksymalnie za 5 zł, tak żeby wszyscy, którzy chorują, nie tylko seniorzy, ale wszystkie osoby przewlekle chore i te, które po prostu potrzebują wydać większą sumę dzisiaj, jutro nie musiały tego robić. To da się zrobić, my te projekty mamy przygotowane, my te projekty mamy złożone. 4 lata w Sejmie to nie były zmarnowane lata, my ciężko pracowaliśmy, mamy ponad 230 ustaw, które czekają na wdrożenie, które czekają na to, aż lewica będzie mogła wprowadzić je w życie. I my z tymi postulatami na naszych sztandarach będziemy startować w tych wyborach. Lewica to nie tylko światopogląd, o czym Marcelina też wspomniała. Lewica to również renta wdowia, to ciepły posiłek dla dzieciaków w szkole. Lewica to również właśnie tanie mieszkania na wynajem, które doprowadzą do tego, że cena tych mieszkań po prostu spadnie, ale spadnie też czynsz. Więc to musimy zrobić i ta lista jest gwarantem, że będziemy do tego dążyć. Mając 40 lat, jestem otoczony mnóstwem młodych ludzi, którzy są dynamiczni, którzy chcą walczyć o lepsze jutro. A czym jest to lepsze jutro? Koncentrując się na naszym regionie, to 3 razy i inwestycje w innowacje i infrastrukturę. Infrastruktura, w naszym przypadku rola parlamentarzysty powinna polegać na tym, aby wspierać i lobbować za tym, żeby środki centralne napływały do naszego regionu i nakręcały naszą gospodarkę. Taki konkret to jest obwodnica południowa Opola, która musi być wreszcie domknięta z dwóch powodów. Raz, że koło zamachowe gospodarki w regionie, dwa, oddech dla miasta w kwestii ochrony środowiska, tak, i odkorkowania miasta. Innowacje. Innowacje to jest znowu impuls prorozwojowy dla gospodarki, bo one powodują napływ kapitału do naszego regionu. Dzięki temu nasz region będzie się lepiej rozwijał. Mając świadomość dzisiaj prawodawstwa i potrzeby zmiany legislacji, musi być tak, że strona społeczna musi być aktywna w ciałach dialogowych, przy ministerstwie, w Sejmie, żeby ten świat był lepszy. Wpisując się w potrzeby wszystkich branż, wszystkich zawodów, dużo tutaj dzisiaj zostało powiedziane. Przede wszystkim liczy się dla nas ochrona miejsc pracy, bezpieczeństwo pracy, bezpieczeństwa Polska, równowaga właśnie społeczeństwa ekonomicznego. Musimy wrócić do tych wartości, my musimy iść w społeczeństwo obywatelskie.